To będzie ciekawa walka, słuchajcie. Skończyła mu się mana, bardzo niedobrze. Ale Aquasol, dajesz! Po to cię kupowałem, stary! Rozwali wszystkich! A ja póki co dzielnie stoję jako puszka, nie atakuję. To jest chyba najciekawsza walka w tej serii, jaka była póki co. To jest najciekawszy odcinek o ranie, jaki nagrałem. Wszyscy padli? Co? Jak wszyscy padli? Co tu się podziało? Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku z Orania Graczy w TR-nie, czyli z Waszej ulubionej praktycznie serii, która robi największe wyświetlenia, najbardziej o nią zazwyczaj prosicie. Stwierdziłem, że dawno nie było i dzisiaj w końcu sobie to nagramy. Na szybko przypomnę zasady, jeżeli są osoby nowe. Challenge polega na tym, że idziemy sobie na czerwone lub też czarne strefy i atakujemy dosłownie każdego, kto stanie na naszej drodze, nieważne czy ma 5 poziom, czy ma 140 poziom. Dodatkowo mam pety, będę dzisiaj z petami atakował, oczywiście jak zawsze Pan Kruk musi być odpalony. I jeszcze motyl i tak jak widzicie w tytule, dzisiaj jest edycja z Aquasolem. Dokładnie tak, po trzech walkach przejdę na ryca i będę do końca odcinka bił z Aquasolem. Chyba że on padnie, to wrócimy sobie na barbę, bo jednak wskrzeszenie Aquasola jest dosyć drogie. Natomiast planuję na przyszły odcinek pozbierać jak najwięcej flash i cały odcinek nagrać z Aquasolem. Cześć, cześć. 333 łapki pod poprzednim odcinkiem z Orania, co daje dzisiaj 11 walk. Po trzeciej walce, tak jak powiedziałem, lecimy na ryca. Zaczynajmy orać, idziemy sobie na początku. Tutaj Feniks za nami biegnie, chyba zaraz się napatoczy na nasz oręż. Jeżeli chodzi o mój ekwipunek, jest dosyć biednie. Nie gram na barbie i trochę mi się rozładowało wszystko. No ale mam nadzieję, że nie będzie tragedii. Mamy Karatis jako reskę. Jestem w trakcie nagrywania odcinka i zapomniałem was poinformować. W tym tygodniu do wygrania jest Sfera, a na koniec tego filmu rozlosujemy sobie Smoczyk Nad, więc piszcie swoje niki w komentarzach. Okej, skoczyłem jeszcze tylko szybko pobówka. Wchodzimy sobie na zrujnowaną wieżę i zaczynamy się bić. I chodzi o mój zasób platyny, to jest dzisiaj tragedia. Jestem bardzo biedny, jestem w terenie. Jakoś zbierano to eku dla ryca, ale jest ciężko. Więc chciałbym tak dużo nie padać. No ale zobaczymy, druid, pam pam. Aha, jeżeli oczywiście ktoś stoi na strefie białej lub też zielonej, na przykład odpoczywa, lub też bierze udział w walce na czerwonym, to nie czekamy na niego, żeby nie tracić czasu. Po prostu latamy sobie dalej. To nie ciężko o graczy, graczy jest dosyć dużo. Jest teraz godzina popołudniowa, więc w sumie 14:20, więc powinno być graczy całkiem sporo. Oczywiście będę chodzić po wszystkich strefach, póki co sobie chodzimy tutaj. A jak nikogo tutaj nie znajdziemy, nie wiadomo czemu, no to pójdziemy sobie na przykład, nie wiem, na zamek albo na las orków. Jest gościu! Drużyna jest pod ochroną, okej, niestety jest pod ochroną, nawet dobrze, żeby pum wyskoczył. Mosiu Cox również jest pod ochroną, dobra. Dwa pierwsze fal starty. 11 walk, kurde, trochę się boję, żeby takie małe levele nie wyskakiwały, bo to są przegrane walki automatycznie, pod ochroną, Boże Święty, wszyscy pod ochroną są. Druid pan pan, też pod ochroną, co jest, halo, wszyscy są pod ochroną. Zażenada, Mosiu Cox jest pod ochroną, Cox Mati, dobra, walimy się, no nie, no pod ochroną, halo. Co to ma być w ogóle, to jest ustawione. The Phoenix, dobra, The Phoenixa atakujemy. Niech będzie, The Phoenix to jest ten widz, którym pisał siema poprzednio. Więc dobra, niech będzie, w sumie dajmy od razu gryzkę. 6-6. Napiszałem mu, że jest na odcinku. Zobaczymy jak zareaguje. O, ale to była trudna walka, pierwsza walka, dzień dobry. Phoenix został pokrzywdzony w naszym challenge'u. Czy ktoś mnie zaatakuje? Nikt mnie nie zaatakował, dobra. Pierwsza walka odbyta, nie było zbyt ciężko. Nie wiem czemu są takie małe levele, dobra, słuchajcie. Polecimy sobie na las orków, tam chyba będą trochę większe, ciekawsze walki, póki co. No Kruk sobie radzi cudownie. Kruk, przypominam, ma 73 level. Mimo że nie gram na barbie, cały czas go expię na klatkach, bo i tak zbieram sobie kamienie dla rycerza, mu Aquasola podpakowywać, no ale ten Kruk sobie na tej klatkach cały czas expi, więc ostatnio chyba miał początek levela, już ma pół wbite, więc całkiem sprawnie to leci. Plus też oczywiście Husarium, który niego się rozładuje i trzy itemki. Kupson Drut tu jakiś biegnie, możemy go zaatakować. I to jest już wysoki level. No i to już będzie ciekawa walka. Dobra, zróbmy na początku debów. Może się uda odkorzonek odbiec. Mam niby Karatis założony. Nie wiem, tak myślałem, żeby sobie w buffie gildyjnym wziąć resy. Ale no dobra, no niestety dostaliśmy. Ale nie bije zbyt dużo, więc nie jest źle. Weźmy sobie wyrwanie z korzeni. Pyk, 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 dobra. I myślę, że pójdziemy pod debów. Nie będę go bił, niech Kruk się zajmie biciem, ja jestem słaby. O, wsparcie, o nie, czy ja powinienem blokować drużynę? Nie, będzie ciekawie, jak nie będę blokował drużyny. Siemanko Skubany, witam cię serdecznie. Dobra, bijemy się dalej, druga runda. Myślę, że będzie ciekawie, jak będą mogli hopać zarówno do mnie, jak i do niego. 6-6. Dobra, zobaczymy co teraz. Czy pójdzie mnie bić, czy rzuci korzonki? Chyba nic nie zrobi. Czy on ucieka? Chyba ucieka. Chociaż nie wiem w sumie, co on robi. Ucieka? Nie, nie ucieka. Skubanego bije. O nie, zostaw Skubanego. Dobra. O, nie mam na szczęście korzonek. Bierzemy sobie teraz kryty. Może mi wrzucić je, więc weźmiemy tak. I do boju, runda trzecia. Kruk masakruje. Co on tak mało leczy? Wow. Dobra.
Myślę, że to będzie wygrana walka. Kurde, dostaliśmy korzonki. Ale mamy motyla. Motyl nas uleczy w razie W, więc nie ma dużego problemu, a on... plus. Poczekaj na Bloxa. Spoko, mordo. Ja już uciekam. Dobra, druga walka wygrana, na szczęście. Dziękujemy Skubanemu za pomoc. Może ustalmy taką zasadę, że jak ktoś do nas hopa, to nie będziemy go orali, co? W sensie, wiecie, akurat tutaj na filmie. Bo w sumie fajnie, że pomaga nam. Dobra, druga walka wygrana, oczywiście pozdrawiam wszystkich graczy. Słuchajcie, tak patrzę, tutaj się robi całkiem ciekawie, coraz więcej osób się zbiera. Myślę, że możemy nawet trochę podciągnąć ten temat i jeszcze raz tutaj wyjść. Może ktoś jeszcze podbiegnie. Tych samych ludzi nie będę raczej atakował, bo to bez sensu. Więc przebiegnijmy się jeszcze raz. Na przykład tego możemy zaatakować. Czy będzie Pump Master? Jest Pump Master, dobra, to był mały level. No to po petach, niestety. To jest właśnie najgorsze. To jest właśnie najgorsze, że Pump Master wyskakuje. 6-6. Kurde, szkoda, będzie pierwszy zgon dla petów. No ale dobra, to akurat trzecia walka, zaraz polecimy sobie na ryca i będziemy nas bić z Aquasolem. Aquasol ma 8 nagrywki. Aquasol ma, Jezus, Aquasol, rycerz ma 81 poziom. Co za tym idzie, też jak zaatakuje małych graczy, to Aquasol padnie przez pumpa prawdopodobnie. O kurde, ale go klepie, patrzcie. Ała, 25k expa w plecy, dwa pety zdechły, dobra. Trzecia walka z nami, lecimy, słuchajcie, na ryca. Nie przedłużajmy, zleciliśmy dwuręczny topór, krzepy i węża. Szkoda. Dobra, jesteśmy już na Aquasolu. Fajnie byłoby atakować jakieś grupki pięcioosobowe ten Aquasol. Chciałbym zobaczyć, jak on działa. Jakby Aquasol ma całą moc właśnie w biciu grupek wieloosobowych. Z tym, że ja nie wiem, gdzie takie grupki znaleźć. Teraz tak za bardzo ludzie chyba nie chodzą w party na czerwonym. Przynajmniej te małe levele. Tak świta mi wieża, ale pytanie, czy na wieży ktoś w ogóle pójdzie o tej porze. W ogóle, czy wieży ktoś jeszcze chodzi takich małych PT. Więc raczej będziemy musieli jednak atakować graczy pojedynczych. Może ustawię sobie taktę. W sumie taka takta może być, ok, jedynkę będę klikał. Chodźmy do tuneli, krzaka albo na zamek, coś w tym stylu. Myślę, że możemy tak przebiec się w tamtym kierunku. Powiem wam, stresuję się tymi walkami, bo jednak to jest 300k około. Aquasol wskrzeszenie go, więc te walki będą dosyć emocjonujące. Oczywiście nie ma ucieczek. Mogę Aquasolowi ustawić ucieczkę w sumie, na 1000 HP weźmiemy. Dobra, jest na 1000 HP. Żeby uciekał, jak go trochę zranią, to będzie, myślę, trochę łatwiej. Jak już Aquasol ucieknie, to już tam mogę paść. Dobra, no i szukamy ludzi. No i szukamy ludzi, których będę atakował. Boli mnie ten Pump Master, no 81 level to jest tragedia. Aquis jakiś idzie. Jezus, dobra, nie ma pumpa na szczęście. Lecimy, bijemy się. Zanarnie, dobra, bierzemy sobie tak. Wróćmy umierzony może. Ty zły człowieku. No nie, nie wyzywaj mnie, byku. Daj zrobić zlecko. Sorry, ziom. Możesz mnie zabić w sumie, ja jestem słabym rycerzem. Dałbyś radę, byku. Ulatniam się, dobra, spoko, Aquis się ulatnia, nieważne, pod ochroną. Walnir? Walnir ma wysoki level, dobra, to będzie trudne, to będzie trudna walka. Prawdopodobnie Aquasol mówi rip, ale zobaczymy, może nie. 1900 HP, w sumie nie tak dużo. Mogłoby być więcej, ja chyba tyle mam na Barbie, więc może nie ma aż takiego wysokiego levelu. Zobaczymy. Chyba, że idzie full damage. Albo ucieka, jedno z dwóch. Pozdro YouTube, ale robię kasowe, nie mam czasu. Dobra, spoko. Pozdro również, Vanyar. Dobrze, że zostawiłeś mi peta, bardzo się cieszę. Ogólnie, słuchajcie, jak ktoś będzie mnie będzie uciekał ode mnie, no to będziemy to liczyć jakieś takie pół walki. W sensie, wiecie, jest 11 walk, ale jak człowiek ucieka, no to ta walka jest mało taka ciekawa, więc nie będę tego doliczał jakby do czasu antenowego odcinka, tylko po prostu będę, nie wiem, połówki dodawał czy coś takiego. Zobaczymy, i tak zawsze tych walk jest więcej niż obiecuję na początku, więc jedziemy dalej. Niech rycerz sobie odpoczywa, idę się napić. Dobra, zmierzamy już w stronę zamku, tam będzie zawsze ciekawie, więc myślę, że będą dymy. Tak w ogóle nagrywam się w czapce, nie wiem, czy już wam powiedziałem, chyba zauważyliście nawet. Jakby stwierdziłem, że czapka z daszkiem już za mało przykrywa moją bujną czuprynę. No i przydałoby się... A, dobra, bijamy. Zablokowany, dobra, ale witkacy tu jakiś stoi. Witkacego atakujemy, dobra, ryc na ryca. Ale coś czuję, że będą dymy zaraz, więc zobaczymy. Weźmiemy sobie... Nawet nie potrzebuję zbyt dużo obrony, tak szczerze. To jest tylko rycerz, że nie powinien zbyt dużo bić. Przywitajmy się ładnie. 6-6, nagrywa się na szczęście. Unsub. No nie! Byku, jesteś na odcinku. No nie. Ucieka? Ucieka chyba. Zobaczymy zresztą. Wszyscy uciekają ode mnie, kurde bele. Dobra. Grycek. Może być grycek. Kolejny ryc, ten nie ma many, więc powinno być prościej. Bijemy się dalej. Dobra, nie biorę sobie oczywiście. O kurde, dobra, robią się dymy. Robią się dymy, fest. Robimy sobie tak. O! Zajebiście! Witkacy, jak ja cię szanuję. Witkacy, jak ja cię szanuję. Dobrze. Robimy w ten sposób. Chronimy oczywiście Aquasola. To będzie ciekawa walka, słuchajcie. Ten nie ma man, nawet nie zauważył. Może jeszcze jakieś ludzie tutaj wbiją, bo jest to zamek, jest to środek zamku, więc bardzo możliwe, że ktoś jeszcze tutaj hopnie do nich lub do nas.
Ciekawe, ciekawe, zobaczymy. Ten się bufuje, dobra. Ważne, żeby Aquasol nie zadał. Jedziemy, dobra. Aquasol bije sobie ryca. No, to nie robi mu zbyt dużo. Wstępnie. Dobra, co bym chciał zrobić? Czy chce się bufować, czy chce go chronić? Zakłada, że oni się rzucą na peta, jak tylko... O, panowie! Jezus, co tu się dzieje? Dobra, czy opłaca mi się rzucać ochrona peta? Opłaca mi się, bo może akurat nie będzie rzucał meteorów jakimś prawem. Więc zrobimy tak. Spróbujemy przeżyć, dobra. 5 na uroki, brawo Oskar, jesteś świetnym gościem. Dobrze, że na maga ognia bierzesz 5 na uroki, bo się boisz korzonków. O, nie grasz już barwą, debilu. Dobra, ale myślę, że damy sobie radę. Czemu jakiegoś druida? Nie mamy druida niestety. Oj, sol, dawaj na yty to. Nagrywam, nagrywam. O, na spokojnie, dobra. Aquasol, trzymaj się, no nie, w niego leci. Co mogę powiedzieć, żeby nie obrażać. Łapserdak, dobra. W sola, kurde bele, w sola leci. Ale słuchajcie, jest 3 graczy, czyli sol będzie zaraz się odpalał. Albo nie zrobi kompletnie nic, to też jest bardzo możliwe. Czemu on nie robi kompletnie nic? Są 3 gracze w przeciwnej drużynie. Sol, rób coś. Nie po to cię kupiłem. Dobra. Wszyscy mają rozkaz, lecimy sobie tak. W mety drut, mamy maga, dobra. O, w ogóle to jest Fenix, okej. Jego chyba oraliśmy wcześniej. Dobra, 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 wrzucamy mu ochronkę. Idziemy w druida. O, co, nie wiem, czy druida, czy w emo lepiej pójść. Dobra, ciekawa walka, słuchajcie, to jest dobre. Wiedziałem, żeby na zamek podejść. Się robi, dobra, 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 lecimy. Chyba mogę w emo jednak pójść. Tak mi się wydaje. Jest! Dobra! Mag ogień żyje! Aquasol jest ochroniony! Najsik! To dobrze, że na druida poszedłem. Ten rzuca pioruny! Kurde, jakby grat zrzucił, bo ten grat to jest idealna PvP, słuchajcie, bo jak Aquasol rzuca grat, to jest odporność na zimno, nie? I to robi naprawdę spoko damage. Te piorunki to takie chyba słabe są, mi się wydaje. Dobra, co by się tarcza skończyła, tego łupią. Ja oczywiście chronię sola, jakby... Przepraszam was ludzie, nie chronię was, nie bufuję was. Boję się o mojego peta, bo jest dosyć drogi, jeszcze się dużo orania będzie przed nami. Więc dobra, walimy. Ochronę od kogoś mogę? Ja chronię sola. O kurde. Kolejni ludzie wbili. On tutaj jednak chyba już... Kurde, może być ukazanie na niego. Bardzo źle. Albo na mnie może być ukazanie, mogę sobie wziąć więcej w sumie. Czemu ja w ogóle mam 5 na dystans? Co ja robię? Boże święty, nie skupiam się w ogóle. Z najgorszym graczem PvP. Ucieka on. Aha, dobra, Budu ucieka, spoko. Jedziemy, jedziemy dalej. Lecą meteoryty. Skończyła mu się mana, bardzo niedobrze. Ale Aquasol, dajesz! Po to cię kupowałem, stary! Rozwali wszystkich! Dawaj te meteoryty, te grady lodu. Dobra, nie zrobię zbyt dużo, ale w sumie jest okej, okay, w sumie jest okej. Okay. Ryca zabił, pięknie. Znaczy nie on w sumie, ale prawie on. Ucieczka na poty, idę spoko. Ważne, żeby sloty się skończyły. O nie, ja nie mam kondycji, Jezus Maria. Druid by się przydał. Przydałby się druid. Co ja chcę robić? No nie chronię sola. Wudu i druid. Prawdopodobnie wudu zaatakuje go jak już to urokami. Tak mi się wydaje, natomiast... Ja tylko poryska się ma. Natomiast druid nie sądzę, żeby wklepał tak duży damage. Wudu uciekł, jeszcze lepiej. Shit. Czy shit mu zrobi takie ała? Nie zrobi mu takie ała, więc rzucamy sobie tarczę. Wolę tarczę i to nagrać, niż zdadać. Tak mi się wydaje. Więc rzucamy sobie tarczę i stoimy i oglądamy dalej walkę. Ten nie ma many. Dobra, wygraliśmy chyba. Chyba całkiem ciekawa walka wyszła. I dosyć długa przede wszystkim, więc super. Okej, okay, zabiliśmy shida. No i druid raczej jest martwy. Nie idzie na szczęście w akwa. O jest, dobra, już druid jest porobiony. No i super, wygraliśmy. Słuchajcie, dla takich walk nagrywam te odcinki. To są emocje, na które zasługiwaliśmy. To jeszcze nie koniec. Mag ognia hopnął. Drugi mag ognia hopnął. W tym momencie ja jednak puszczam ochronę dla niego. Nie sądzę, żeby mnie zabiły tymi meteorytami. Nie zadzwonił dzwonek. Dokładnie. Mamy druida. Mamy druida. Bardzo dobrze. Aquasol jest chroniony. Nie jest chroniony, bo zabrakło mi kondycji. Boże święty, wymieniałem EQ. Najgorzej na świecie, dobra, nie mamy ani tarczy, ani ochrony. Najgorszy rycerz świata. Zabili nam maga, zwrot akcji o 360 stopni. Ja dostaję buły, ale żyję, bo nie zabili mnie. Więc nie jest tak źle, ten nie bije zbyt dużo. Dobra, Aquasol, musisz stary bić dalej. Jakby wierzymy w ciebie, doskonale. 166 mniej. Tylko nie pioruny, stary, gradem bij. 200 mniej tego, okej. Ten dostaje, pięknie. Dajesz łucznik, kurde kozak. Ten nie trafił, dobra. Czyli wiemy, że nie starczy mi na ochro, więc rzucamy sobie blok i stoimy po prostu dalej jak puszka. I nic ciekawego nie robimy. Na blok chyba mi starczy 41 kondycji, tak mi się wydaje. Jak nie, to się zdziwię tak szczerze, bo chyba sobie trochę więcej odnawiałem. Mogę... O, dobra, jest konda, super. Zaraz rozkaz w ogóle wrzucimy, bo nie wrzuciłem, ale nie starczyło mi kondycji. Mogę sobie bufnąć łuka, tak szczerze, jak nic nie robię. Teraz tak pomyślałem. Zamulam, w sensie wiecie, jakby ja w ogóle nie walczę PvP na co dzień, ja tylko na odcinkach.
Stąd te wszystkie rozbieżności. A przecież się cały czas nagrywa. To jest chyba najciekawsza walka w tej serii, jaka była póki co. Więc super, przyszły kolejne osoby. Ja już mam na szczęście manę, więc rzucimy sobie tak, polecimy teraz, no nie wiem, w tego. Może przeżyję. Wsparcie by się przydało jakieś. Dead, kurde, źle. No to może Aquasol porobi. Aquasol musiałby teraz w sumie, nie wiem, 4 razy gradem rzucić, zabić tego Matlasa może. To wtedy by się coś stało. A tak zostaliśmy sami z druidem i raczej to jest koniec. Ale jeszcze zobaczymy, jeszcze powalczymy. Może ktoś hopnie, może ktoś hopnie i nas uratuje. Szkoda byłoby tak zakończyć tę walkę. No lecą buły fest, nie? Łuka nam zdjęli. Dobra, dajesz. No kurde, piorunki. Piorunami strzela niestety, nie gradem. Nie fart straszny. Dobra, ten trochę pobity. Masz kolegów, byku? Może ktoś hopnie. O kurde, jesteśmy sami. Dobra, chyba GG. Ewentualnie ktoś jeszcze hopnie, nie czekam. Czekam zegarem. O, tego MO musiałbym zabić. No i zdedaliśmy. Dobra, niestety. Przegrana, ale walka była bardzo ciekawa. Może jeszcze Aquastor kogoś zabije, zobaczmy. Chyba jednak będzie MO bił pierwszy. Zobaczymy. I 300k w dupkę. Tam, byku. Nic takiego. Kurde, chciałbym zobaczyć, czy on kogoś zabije. To chyba już się nie pojawi na czacie niestety. Dobra, słuchajcie. Fajna walka, lecimy się pić dalej. Niestety nie mam za bardzo flash, chyba że jakieś mam. Jak mam jakieś flasze, to zaraz sobie Aquasolo odkupimy i możemy jeszcze trochę się pobić. Dobra, kochani, sprawa wygląda tak. Trochę się pokomplikowało. Ludzie, którzy ze mną walczyli, których w ogóle orałem na początku, co jest ciekawe całkiem, twierdzili, że chcą sobie ze mną ponagrywać i będziemy bili się z nimi. Co jest takie fajną wiadomością. Ze złych wiadomości natomiast mamy to, że niestety nie mam tych flaszek. Brakuje mi trochę tam flaszek. Ci już się tepnęli w ogóle, dobra. Możecie chopać. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy w czwórkę. Jeszcze tak, mam challenge, że biję z krukiem, więc dobrze byłoby tego kruka jednak mieć i bić w czwórkę. Ale ktoś nas jeszcze chyba goni, jakiś baden za nami biegnie, ale ciekawe, czy on biegnie za nami. Dobra, skręcił. Dobra, wszystko jest. Więc idę kupić sobie jeszcze kruka, bo mam na szczęście platynki 5. Potem będę musiał podejść do depo, bo zapomniałem tak szczerze. I będziemy się bili dalej. Nasza drużyna wygląda tak, 60 levele, więc no elita wsparcia uderzeniowa całkiem solidna. Pójdziemy, myślę sobie, jednak pod wieżę, bo jakieś takie wyższe instancje, jakaś Gurad Morter i tak dalej. No to całkiem może być średnio. Kruk, kurde, bele, muszę go healnąć. Nie chcę mi się tracić czasu za bardzo, bo chłopacy mogą zaraz sobie pójść. Więc tracę trochę potek i go healnę. Całkiem ciekawe, tego jeszcze nie było. Akurat w zeszłym odcinku pamiętam, jak was się pytałem, czy chcecie dalej tę serię, czy można wymyślić coś nowego. I tam dużo osób pisało, żeby coś nowego wymyśleć. Stwierdziłem, że dodam Aquasola. Ale jeszcze teraz mamy to, że bijemy sobie z widzami. Więc w sumie to jest całkiem ciekawe, bo są walki 4 na przykład na 1, 4 na 4 i tak dalej. Tylko teraz pytanie, czy oni się zgadzają, żeby atakował każdego, bo nie wiem teraz w sumie co robić, bo jak za takie 20 level nas pump zabije, to mogą się zdenerwować panowie. Więc możemy, myślę, trochę nagiąć zasady. Co wy na to? Nie wiem, czy o, w ogóle patrzcie, bo jestem na full ekranie, sorry, zapomniałem. Nie wiem, czy jesteście za tym, żeby trochę nagiąć zasady i tych 20 leveli nie atakować, żeby po prostu oni sobie nie zadali, bo po co? Myślę, że to nie ma większego sensu. Jakieś większe... będę atakował każdego jak coś, nie? Bo taki challenge. Oprócz małych rolków. Zgadzacie się? Zapytam się o większych ludzi na czacie. No i super, dobra, zgodzili się, zajebiście. Więc lecimy. Nie będę atakował tych 20 golków, bo to primo nie jest ciekawe. Sekundo, marnuje slota na walkę tak naprawdę. Bo pum może być, dokładnie. Więc taki baden sobie tutaj chodzi, 28 levelek. Jezus, Rusman. Będę po prostu sprawdzał tak mniej więcej, które oni mają levele. Rusman prawdopodobnie zaraz pójdzie sobie na dół. Będzie zaorany przez 4. Dokładnie nie wiem, jak działa pump na 4 osoby. Exterio, dobra. Okej, okay, całkiem ciekawie. O kurde, ale jazda, dobra. Co tu się za armia dzieje, chora? Nawet nie wiem, na co się defować, nie? Ten będzie atakował z tego, ten z tego. Przeżyliśmy pierwszą rundę, 6-6. Drużyna otwarta, ktoś padnie, będzie już zachopać. To jest najciekawszy odcinek o ranie, jaki nagrałem. Dymy, dymy, dymy. To jest ciekawsza walka od tego 5-8. A, sorry, dobra. Byku, jak ty nas zabijesz? Nie, yeah, panie, Feniks! No offense, no offense. No offense. Ofence. Aaa, nieważne. Dobra. Aquasol zaraz nas zabije, byku. Co zostawcie pety? To jest nie fair. Ten w kruka leci. Jaki dzikus, ty. Jakiegoś agresora wziąłem do drużyny. Ja też sobie w peta lecę. Ale jazda, dobra. Nie ma druida, więc jest dobrze. Pójdę w tego shida. A, XD pety bić. Exterio, przepraszam cię, byku. Przepraszam cię, byku. Nie wiem, co robić. Te twoje pety są groźniejsze od ciebie. Lady Asiunia wbiła tutaj jakaś.
Myślę, że możemy sobie w nią polecieć. Nie mamy druida żadnego. To jest najgorsze. Nie, mamy druida, okej, nieważne. Ukaz? Nie ma ukazu, dobra, nic nie zadzwoniło. Lecimy wtedy w wudu. Feniks się dobrze bawi, widzę, robiąc ból innym graczom. Ten się wywiązał z korzeni, spoko. Nie ma nowych korzeni. Ja dostałem korzonki niestety, nic nie zrobię w tej walce. Zostałem kamerzystą. Ewentualnie mogę się wyrwać. Problem jest, że ten barba jest dosyć papierowy. Nie widzicie mnie. Jestem kamerzystą, please. Kruki w ogóle, wojna kruków tu się robi. Sara 2500 punktów zdrowia versus pan kruk 3400. Ten bije z ladu, z gradu w ogóle lodowego. Jaki dymy tu się dzieją. Biją, dobra, Lady Asiunia dostaje buły. Dosyć solidne, ten atakuje kruka. Nie mają na szczęście, to jest, aha, to jest w ogóle tego, to nie jest shit, to nie jest wudu, tylko to jest druid, idioto. Teraz ogarnąłem, będzie healał. Kruk dostał dwie buły, nic ciekawego. Dobra, Aquasol uciekł, to jest dobre i złe, ponieważ zaraz może ktoś do niego hopnąć. Okej, nikt nie hopnął. Myślę, że polecimy sobie dalej w druida. Możemy spróbować mu trochę zbić zbić PA tym taranem. Mogę to na odwrót wziąć w sumie. Wrzucę, o kurde, dead. Dobra, mamy pierwszego zgona. W sumie ciekawe, co się na niego rzuciło. Dostaliśmy kondycji, chociaż lek, dobra. PT otwarte, więc może jeszcze wróci, chociaż w sumie trochę czasu by minęło. Kurde, kolejne korzenie, bardzo niefartownie. Bardzo niefartownie, kruk na szczęście atakuje druida, ale nie bije zbyt dużo, Sara jest bez many. Lecą meteoryty w kruka, czemu w kruka, w druida byś atakował, byku? All in druida powinno być. Okej, okay, druid salto. Ten dostaje jedną bułę, drugą bułę, trzecią bułę, czwartą, piątą. Piąta obroniona. Okej, lecą w kruka. Damy gruboskórność. Jezus, nie wiem, nie grałem na Barbie od czasu update'u. Nie wiem, na ile PA mi gruboskórność wejdzie. Chyba ona dostała buffa. I powinna wejść na 3, ale damy na 4, żeby na pewno weszła. Jest tu jakiś mag ognia. Ten mag ognia nie wygląda na strasznego. W mosia idę, okej, okay, ja idę w druida, żeby mu PA zbić. Chociaż trochę. Nie, nie wiem, nie grałem na Barbie od czasów patcha, więc nie wiem naprawdę, na ile gruboskórność by weszła. Czy będzie na 400% zaraz. Nie, 166, okej, okay, czyli ona chyba buffa nie dostała. Nie pamiętałem właśnie, dobra. Gnida. Nie wyrwałem się z korzeni, prawda? Tak, jestem idiotą, dobra, możecie napisać w komentarzach. O, super, najlepszy gościu od PvP. Druid nie, Emo nie żyje, super. Lecą buły w łuka, może ktoś hopnie do nas zaraz, fajnie by było. Elo, 6. Chcesz się pobawić z nami? Walimy się w PvP na odcinku. Jakby kram tu wleciał. Pod wieżą. Jaskinia pod zrójką. Jezu, jako, to nie jest zrujnowana. Jaka to jest wieża? Wykrzywioną. Nie zrujnowaną, to nie jest Fortnite. Dead, okej. Okay. Mogę sobie na 2 PA wziąć tego. Znowu zamuliłem. Siema kram, w ogóle pozdrawiamy. Dobra. Ja żyję, nie? Fajnie. Możemy zrobić tak. Czy ja i Skubany jesteśmy na placu boju. Zaraz jak kram tu wleci. Jak kram tu wleci zaraz. 3 minuty jestem. Kurde, 3 minuty to trochę dużo, byku. No ale nie klikam zegara, zobaczymy. Jest w ogóle już tyle minut odcinka. To dopiero chyba 5. walka albo 6. Więc ten odcinek będzie naprawdę długi. Znudzicie się wszyscy, nie? Ale te walki są ciekawe, więc tyle dobrze. No ale generalnie umieramy. Przydałby się jakiś druid. Czy jest druid na salonie? Halo. Hopaj. Nie. No dobra. Zrobię tak. Żyję, dobra. Kozak Emo też. Musimy przetrwać. Gościu pisze, że hopnie, więc raczej nie zginął Skubany. Bo by napisał, więc pewnie kruk umarł teraz. Ewentualnie nie wiem, co oni poszli. Albo nie trafili nic po prostu. Czy ja umarłem? Nie, nie umarłem, nie było dzwonka. Kurde, korzonki mnie zabiją, ale szajs, ale najgorzej na świecie. A taka fajna walka. Taka fajna walka, dobra, no ale kolejna myślę będzie lepsza. Szkoda, szkoda, bo to było do wygrania. Kurde, żeby ten barba nie był taki papierowy i nie padał, no. Dlatego rycerz jest ciekawszy, chyba zadogniemy się na rycerza, słuchajcie, bo to jest ciekawszy na rycu jednak, myślę. Co wy na to? Możemy chyba na rycerza pójść.
A żeby challenge'u było zadość, to sobie możemy jakiegoś peta na nim kupić szybko. No bo tym barbą to ja se padam w niej i nie wiem co jest dalej. A tam są takie ciekawe walki. Mogę sobie tam podbiec w sumie na szybko. Zobaczyć. Myślę, że na ryca zaraz logniemy. Dobra, lognijmy się na ryca. Logam na ryca znowu. Dobra, widzimy się chwilę później, aktualizacja wygląda tak. Stwierdziłem, że nie będę kupował peta, bo bez sensu, bo zaraz i tak kram do nas bije. On gdzieś tutaj sobie krąży. Znowu jesteśmy naszą czwórkę, czekamy sobie na cooldown PvP. Do końca nie wiem ile to będzie trwało. 52 się zalogowałem, jest 53, więc prawdopodobnie jeszcze chłopacy nie mogą się bić. Więc chwilkę jeszcze poczekamy. Trochę ten odcinek taki zwariowany, nie będziemy trzymali się kluczowo zasad. No ale myślę, że to jest jednak ciekawsze niż atakowanie, nie wiem, 20 levela z petem i patrzenie jak pump nas zabija. Myślę, że to jest ciekawsze, więc napiszcie co sądzicie przede wszystkim. Tutaj macie pewnie gdzieś teraz ankietę tak swoją drogą, więc jedziemy. Jedziemy chyba dalej. Jest 54 już, więc myślę, że możemy zacząć chodzić. Oni, no wie, że ktoś dochopnie, nie? To zobaczymy. 7-1, dobra, może być pod ochroną, okej. Sarski jest pod ochroną. Niklot. Niklot 8-1, super. Jakby wyszedł Niklot, byłoby genialnie. Rico. Rico 103, atakowaliśmy, Rico atakujemy po raz drugi w ogóle, zemsta ty, z kolegami przyszedłem. Dobra, niestety jeden gościu nie mógł z nami się bić, robimy sobie buffa, fajnie byłoby jeszcze to przeżyć, nie? Okej. Chronię emo. Od drugiej. Bo się buffnąłem, w ogóle chyba całego buffa sobie nie włożyłem, dobra, na szczęście. Daję mu ochronę i lecimy. Lecimy bić Rico. Łuk ma chyba tak jak pomyślałem jeszcze właśnie ochronkę, dobra. Dostaje gryzienie, to nie jest zbyt zła wiadomość, w sensie, no to nie zrobi mi tym zbyt dużo. Jakby jakieś korzonki weszły, byłoby super, nie? Bardzo fajnie by było, jakby korzonki weszły. Damy mu jakiś, nie daję mu mierzonego, po co? Dobra, bijmy się, jedziemy. Że możemy sobie zdjąć z obrony na uroki, dać więcej na blisko. Na szczęście jest nagrywanie. Pozdrawiam w ogóle panów tutaj, Fenix, Zabijaka, Drut, Rico, jeszcze Krampa, pozdrawiam w ogóle wszystkich tych, którzy ze mną są na odcinku. Fajnie, fajną akcję robimy. Kurde, nie ma korzonek. Dobra, ale na szczęście barba nie ucieka. Super. To bardzo dobra informacja. Jeszcze teraz jakieś korzonki i naprawdę byłoby... Oż, kurde, ale armia, dobra. Teraz robi się ciekawie. W maga polecę, zrobimy sobie coś w tym stylu. Żyje? Żyje, dobra. Kramp, czekamy na ciebie. Gdzie jesteś, Gandalfie? Wróć trzeciego dnia i zabij wszystkich. Może przyjdzie, nie? Może przyjdzie Kram, dobrze by było. Pisał, że idzie, więc... Może nas uratuje. Skubany w ogóle wleciał. I chyba umarł. Na dzień dobry. Lecą meteorki. Dobrze! 1200! Bang! Emo nie żyje, super! Przez stery na mikrofonie, pod jumping widzowie. Wszyscy nie żyją. Bardzo dobrze. Kozak Emo, napiszemy. Napiszemy Kozak Emo. O, zabili nam druida. A to szkoda. Ten nie ma obrony, dobrze wiedzieć. Ten dostał bułę. To teraz chopnie. Co teraz się stanie? Nikt nie chopnie, dobra. Mamy na szczęście już buffa danego, więc możemy sobie zrobić tak. Damy sobie jeden punkt, nawet trochę więcej tych punktów, w sumie to jest wudu. Damy sobie 5 na uroki, żeby nam ukazu nie zrobił. Niestety druid nie żyje, został jeszcze Emo i Łuk. Łuk nie żyje, dobra. Czyli zostałem ja i Emo. Emo musi zabić teraz wudu, nie? Nie ma innej opcji. Ojej, dobra, masakra. Jep, 39%, to nie jest dużo procent, ale zawsze coś. 700 mniej, super. Jeszcze mam 3 pociski w pogotowiu. Dobra, wudu niestety żyje. Ale nie zabiliśmy go. Dobra, jest na ochronce, więc nie jest źle. Wyssał mu manę, bardzo mądre zagranie. Niestety niezbyt dobre dla naszej drużyny. Mi też się manę, dobra. Ochronka przebiła niestety. 65 many, no jeszcze mu starczy na jakąś iskrę, nie? Jeszcze mu na iskrę starczy, więc... Więc nie jest tragicznie. Damy mu może mierzony. Chociaż w sumie ja wolałbym go zabić. Więc zrobimy tak. Nie ma salta. Stoimy. No to jest chyba najważniejsza runda w tym momencie. Zobaczymy co się stanie. Najważniejsze, żeby Emo przeżył, walnął tą iskrą i zabił nam wudu. Nie wiem czy on zauważył, że nie ma many też. To jest istotne. Zauważył. Dobrze. Super! Super! Nie żyje wudu. Zabili nam chyba maga. Albo w kolejnej rundzie. Musimy teraz zabić barbę. Ja mam 3 pociski. On chyba jeszcze ma 2 iskry. W ogóle są straszne przestery na mikrofonie. Coś czuję, ale po prostu są emocje. Dlatego dreryj. Emo! Dawaj! Niestety nie zabił. I prawdopodobnie to jest koniec walki. Znowu przegraliśmy. Nie chronimy go już, bo padnie.
No i zgon, dobra, padliśmy, niestety Rico wygrał, ale zabiliśmy paru ludzi. To chyba była siódma walka, przed nami jeszcze cztery. Więc ten odcinek będzie naprawdę długi, no ale tak jak obiecywałem, 30 łapy w górę to jest jedna walka więcej, więc dotrzymam obietnicy, dzisiaj przede mną mnóstwo montażu. Coś czuję, że dzisiaj, czyli w środę, tylko nie zmontuję, bo jest to za dużo materiału, więc prawdopodobnie oglądacie odcinek jutro, czyli w czwartek. Przepraszam was, ale po prostu no... Chciałem nagrać szybki, krótki odcinek, a jest już 15, za godzinę powinien być na kanale, no to nie jest do zmontowania, jak jest tyle materiału aż. Teraz w ogóle mi się może miejsce na dysku skończyć, ty, może zobaczę, co? W ogóle trochę zmniejszyłem decybele na mikrofonie, powinien być mniejszy przez 4 teraz. Dobra, słuchajcie, gadam tu z ludźmi, napisałem, że dam im po 100k. Damy im po 100k wszystkim, za to, że w ogóle chodzą z nami, bo jednak te śmieci trochę kosztują, tak? Trochę ekspa tracą, więc damy chłopakom po 100 tysięcy, żeby faktycznie nie czuli się pokrzywdzeni, że tak ich wykorzystuję, maltretuję tutaj. Dobra, przed nami cztery najciekawsze walki, prawdopodobnie. Wchodzimy zaraz na czarne, tutaj, na karczmie. Idziemy się bić na łeb ze wszystkimi. Zobaczymy, kto stanie na naszej drodze. Wchodzimy, nie boimy się, co się stanie się. Się boję, że jeszcze mają tą ochronkę, więc chwilkę poczekam, może ktoś nas zaatakuje. A jak nie, to zaczniemy się bić sami. Ktoś nas jeszcze hopnął w ogóle. Shit, 8-2, spoko może być. Dobra, no to co? Atakujemy sobie losowe osoby. Eneduelike, fuck it, ten atakuje. Czy ten się bije z kimś? Kumprofo, nie bije się. Dobra, no to lecimy. Zaczynamy walki. Co się tutaj będzie działo? Moi drodzy, to są najciekawsze walki dzisiaj. Dajemy buffa Shidowi, tak myślę. To będzie najciekawsze. Zrobimy sobie... Jezu, nie zdążę nic zrobić. Dobra, nieważne. 6. Chronię MO od drugiej. Dobra, dostał buffa, niestety jeden pas straciłem, bo nie zdążyłem zbyt szybko klikać. Jednak jestem strasznie noobski PvP, ale dobra. Zobaczymy, czy Rydz ucieknie. Prawdopodobnie nie, bo to jest czacha i jakby on lubi walki, więc raczej nie będzie uciekał. Zwłaszcza, że dał sobie buffa. Zobaczymy. Póki co stoi. Okej, przyszli koledzy, dajemy ochronę MO. Napisałbym, żeby mnie nie bili, bo jestem kamerzystą, ale coś się, że tutaj się rzucą na mnie. Mi tylko na tym zależy. Tylko zależy mi na tym, żeby nie było dzwonków, bo nie chcę przerywać takich fajnych walk w trakcie. Dobra, stoimy. Słuchajcie, nie, na Rycu to się nagrywa o wiele lepiej, naprawdę. Na Rycu są tak ciekawe walki. Naprawdę jest świetnie. Nie wiem, czy mówiłem, zmniejszyłem, mam decybele na mikrofonie, więc mogę to chyba trochę bardziej drzeć mordę i nie będzie was bolało w uszy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chronimy maga ognia. Runda druga. Druid, rycerz, łuk. Versus Emo, Rydz, druid, łuk i shit. I co się będzie działo się? Ktoś do mnie pisze na priv. Ty ogarnij to, wczoraj idę 1x duchy, Radius, Iskrim i Piro. Dzisiaj idę 1x EOX. Spoko, fajnie Zora, cieszę się twoim szczęściem. Gzymu napiszemy. Dobra, co tu się dzieje? Wszyscy się klepią, nikt nie umiera. Ten podpala w ogóle. Czemu podpala? Nie wiem, dobra, ale trochę chyba... O Jezu, zrobi się ciekawie. Już się bijemy 5 na 5. Niezbyt dobrze, nie mamy zbyt mocnego składu, to jest najgorsze. Dobra, heal musi wejść. Dzwonek. Dobra, dzwonka nie ma, na szczęście żyjemy. Okej, jakiś noob MO wskoczył sobie lolek na piąty slocik, więc to nie powinno być duże zmartwienie. Nie martwimy się panem. MO jest chroniony. Dawać meteoryty. Rozwal wszystkich. Byku, musisz. Jesteś naszą ostoją drużyny. Dostał korzonki, bardzo niedobrze. Będzie dostawał HP co turę. Leci tego MO, nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ten MO zbyt dużo by nie bił. No ale dobra, no zdedał, tyle dobrze. XD. Ale bio fest. Spać. Dobra. Zdedała pierwsza osoba, ale to jest czarne pod wieżą, więc bardzo możliwe, że zastrój nas kopi nam pomoże. Zwłaszcza, że kramp jest... No dobra, po prostu się pytam, czy wbija. Jakiś druid wbił. Dobra, może być i druid. W sumie dobra, druid akurat zdech, więc bardzo dobrze będzie heal. Ale no przydałby się jakiś damage. Przydałby się jakiś większy damage, żeby ich wszystkich pozabijać, bo jest naprawdę ciężko. Siema boss. Tyros Voodoo. Boss druid, dobra. Siema boss, jak pan bosek. To chyba nie ta sama osoba, co? Dobra, zobaczymy. Kolejna runda, runda trzecia. Zła takta, bardzo niedobrze, ale heal poleciał chyba, tak? Dobra. Trochę mi HP spada, dosyć szybko. Emo musi latać teraz piorunami. 370 mniej. Oni mają bardzo dużo odporności. Ten Emo im praktycznie nic nie bije, co jest bardzo dużą stratą. Ale może Łuka zabije? No nie zabije niestety. Niestety nie zabije. A ja póki co dzielnie stoję jako puszka, nie atakuję. Zabije nam Łuka. Okej, ale może ktoś hopnie jako piąty. Aż mi się krypa bierze od darcia mordy. Dobra, panowie, nadchodźcie do naszej drużyny. Nikt nie przyszedł, super. No to chyba koniec. Chronimy sobie druida. Jest dzwonek, dobra, ta walka była niezbyt ciekawa. Zorali nas jak psy. Nikt nie hopnął.
tacy widzowie. Dobra, niestety nie udało się. Zobaczymy. Egzekucja na nas prawdopodobnie w tym momencie. No przydałby się jakiś dobry damage. Na kolejny odcinek się zorganizuje, kurde, taki skład, że będziemy wszystkich rali. Dobra, witam serdecznie ponownie. Słuchajcie, chyba szykuje się najdłuższy odcinek z orania i w ogóle chyba najdłuższy odcinek na moim kanale, jaki kiedykolwiek nagrałem. Nice Barba się dołączy do naszej drużyny. Nie no, byku, chcesz to się bić z nami, nie? Słyszałem mu, o co chodzi. To chcesz, to chodź, nie? Pójdziemy sobie jeszcze raz, myślę, na... Może raz orków? Coś nowego? Czemu nie? Wezmę buffka jeszcze. Buff na PZ. Po pierwsze, bo ja chcę przeżyć. Na odporność, na uroki bym sobie wziął najchętniej, na jakiegoś wudu. I może regeneracja, nie, regeneracja nie. Co bym chciał jeszcze? Może kondycję, co? Albo zużycie kondycji. Zużycie kondycji sobie wezmę, taką puszkę pójdziemy, nie? Ja i tak się nie biję w tych walkach, a zużycie kondycji się przyda, bo po prostu ja cały czas rzucam te ochronki i tak dalej. Plus też atakuję, że jest taka możliwość. No i ta kondycja może mi się szybko wyczerpać. Dobra, lecimy się bić. Aha, dobra, chłopacy wyszli. Barba gdzieś zaginął. Nice Barba 34 level, czy tam któryś. Lecimy się klepać na las orków. Gorzej, że on ma 33 level i w sumie, dobra, bez sensu. Chodźmy na zamek, dobra. Chodźmy na zamek w takim razie, chyba że coś tu się stanie po drodze. Bo jak pójdziemy, faktycznie tam są te pszczoły i tak dalej, orki będą go klepały, chciałem tam pójść. No ale jak już jest ma... Ej, chwila, bo ja robię challenge, dobra, chwila. Zaatakowaliśmy? Nie. Enzuba, dobra, nieważne. Zapomniałem, że challenge nagrywam. Enzuba! Dobra, jakiś druid, ale go gwardia narodowa zaatakowała. Co jest? Jest Barba. Dobra, teraz tak, chronię MO od pierwszej. Zrobimy sobie tak. Chronię MO cały czas, dobra. Łuka poszli. Korzonki poleciały. Czy będzie uciekał? Raczej nie, bo ma kruka, więc pewnie nie będzie uciekał, będzie z nami walczył. Będzie liczył na jakieś wsparcie od kogoś. Dostał bułę. Jest! Jest i on! Nice Barba, dobra. No nie będziemy buffowali tego Barby, chyba to nie ma większego sensu. Damy mu mierzony cios, może wejdzie. No i zobaczymy. Nie będę brał na blisko obrony, bo bardziej boję się chyba właśnie od kruka ataków. No bo... O, dead, dobra, zabili na łuka. Bardziej boję się od kruka ataków, bo jednak mam tarczę, więc uroki tylko we mnie przechodzą. Algo kruk znokautował, ma husarion jak nic. Który on ma level? 3500 HP, ma coś a la pan kruk, nie? Mój. Więc podobny level, no taki kruk robi naprawdę niezły dym. To jak się nazywa ty twoje? Oskar Kicielski, wypisałem ci. O Boże, robi się grubo. Chyba znowu będzie salto. Słuchajcie, coś taki ciekawy odcinek, ale nie idzie nam zbyt dobrze, mam wrażenie. No ale jeszcze walczymy, no mamy MO, nie? Może ktoś kopnie. Dasz aurę? Ta, dam aurę. Dwa PA aura mi wchodzi. Jeszcze nie mam jej uleczonej. Ale ten kruk sieje sieczkę, ja pierdykam. No jest ciężko. A ten Barba w ogóle coś bije? Bije. Gryską. Kozak. Powiem wam, no walki są ciekawe, ale nie mam zbyt mocnego składu, żeby tak się bić. To jest ten problem. Dostał bułę. Barba dostał za 600. Barba, trzymaj się, byku. Co się teraz stanie? Czy coś hopnie? Nikt nie hopa. Dobra. Daję mu aurę. Dobra, no nie mam co tu komentować. Sieczka totalna. No coś się stanie. Może coś się stanie, ktoś kopnie, ale wątpię. Dobra. Bierzemy sobie tarczę. Oczywiście nie będę. Chociaż w sumie jak ucieknę. Jeśli ucieknę, to chyba nie miał kary od PvP, więc trochę szybciej będę odcinek nagrywał. Może ucieknijmy. Dobra, no tutaj zabili nas. Dzień dobry, witam serdecznie, 15 minut później. Okazało się, że przed wami, za wami w sumie była jedna walka na zamku. Oczywiście zdaliśmy, jak żeby inaczej, pump wyskoczył. Kurde, bardzo ciekawa walka swoją drogą, bo wygrywaliśmy dosyć konkretnie i wyskoczył pump po drugiej stronie, bo ktoś do nas kopnął. Tak czy siak, no, jak to youtuber, nie może być odpalonego nagrywania, więc tu chłopaków poinformowałem, że po prostu walka jest nieważna. Szkoda, Bloody Eagle i prawda boli, się biliśmy, no prawda boli niestety. W ogóle degadam tutaj dla was i tak nagle patrzę, bo chciałem sobie zrestartować nagrywanie, żeby się nic nie zepsuło i mogłem sobie je odpalić dopiero, więc no trochę niefartownie wyszło. Idziemy na zamek. Czekaj chopa, dobra, spoko, to chodź, zabija kadrut. O, czwarta osoba, no niestety czasami tak wychodzi, jedna walka w plecy. Nie będę wam zabierał zabawy, więc po prostu anuluję tę walkę, idziemy się bić jeszcze raz, jedno salto więcej.
Szkoda, szkoda, bardzo, bardzo, bardzo słabo wyszło. Ale mówiłem tak czy siak, że w tym tygodniu do wygrania jest sfera. Proszę bardzo, możecie sobie ją wygrać pisząc komentarz, a smoczy gnat będzie do rozlosowania na koniec tego filmu, więc tak poinformuję. A my wchodzimy sobie na zamek, dwie walki przed nami znowu, chociaż chciałem już iść na ostatnią. Idziemy atakować pierwszą lepszą osobę, na przykład Wolusia. Który Woluś ma level, żeby nam pół nie wyskoczył, bo będzie przypał. Tu się jakieś dziki, co tu się robią, dobra. Dobra, coś tu się dziwnego podziało, atakujemy w takim razie Wudu. Dziwna akcja wyszła, chronimy oczywiście MO w pierwszej, robimy sobie mierzony cios, robimy sobie tak. Spróbujemy zabić Wudu i jego peta, który nazywa się Covid, proszę bardzo. Co tu się podziało przez ten czas, kiedy było cięcie? Chciałem hopnąć do tej drużyny, która była atakowana, niestety tam miałem blokadę, potem było ich pięciu, więc finalnie wyszło tak, że atakujemy jakiegoś randoma w pięciu. W ogóle ktoś do nas hopnął, jakiś Nikpo. Dzień dobry, pozdrawiamy serdecznie. Ładna buła za 500 weszła, ładna buła za 200 weszła. Darkling za 500, uderzył, to jest Darkling chyba, nie? Nie, nigdy nie pamiętam 12 fetów z trzeciej klatki. Dobra, robimy tak, rzucamy sobie mierzony. Jeden, powiedzmy. No i atakujemy. Atakujemy, spróbujemy zabić, prawdopodobnie zaraz coś tutaj hopnie. Bo ja mam pytanko, kto wygrał smoczego, jestem ciekawy. Losuję dopiero za kwadrans około. Nikwo, pozdrawiam serdecznie. Dobra, zaraz tu będą ludzie hopali na 100%. Tej były walki, jakby nie widzieliście chyba tego, ewentualnie jakoś to jakoś zmontuję, żebyście widzieli. Na zamku było 40 walk, więc zaraz coś tu się będzie działo. Już trochę nie ogarniam z komentarzem, zabili nam Wudu niestety. Wziął obronę na blisko, niezbyt dobra taktyka. Dobra, mierzony cios, nie wszedł, ale weszło tego, weszło potężne uderzenie. Dajmy więcej mierzonych. Oczywiście chronimy dalej naszego maga ognia. No i kolejna runda. Spróbujemy zabić. Dzień dobry, tutaj ja z przyszłości podczas montażu o godzinie 2.30, 3.33, dobra. Kochani, nagrywam dla was taki krótki audiolog, bo po prostu nic się nie dzieje przy tym montażu. Zamulam 41 minut materiału, z czego chyba 90 minut materiału źródłowego. Umieram tutaj dla was podczas montażu. Nie mam już sił, stwierdziłem, że zrobię sobie przerwę i coś do was pogadam chociaż. Bo jest masakra. Oglądajcie dalej, jakby jeszcze trochę materiału zostało. Mam jeszcze 12 minut materiału źródłowego, więc montuję dalej. Robię sobie przerwę po prostu w ten sposób. O, masakra. Idzie całkiem nieźle, no jest szansa chociaż raz wygrać, no dobrze by było. Dead, kurde, no ludzie umierają. Ale katastrofa. Ej, to jest, bez kip, to jest najciekawszy, a zarazem najbardziej failowy odcinek. Wszyscy padli? Co? Jak wszyscy padli? Co tu się podziało? Gdzie jest nasz mag ognia? Mag ognia, strzelaj, byku. Może chociaż spalisz go, co? Będziemy mieli 1 na 1. Dobra, i teraz ja wchodzę z mierzonym i go zabijam, prawda? No prawie, dobra, czyli walczymy 1 na 1 z podpałką. Oj, karamba, dobra. Dobra, no to 1 na 1 w takim razie, no. Ja tu się zrobię jako Panzerfaust. Weźmiemy sobie potężne. Kurde, też tu hopną, a takie fajne 1 na 1 by było. No to kolejne salto, czyli jeszcze jedna walka, to odcinek nie ma końca. Lolki. No lolki, lolki, 60 levele, dobra. Ale może padnie, może podpałka go zabije. 5 na 1 i padają, no tak bywa, byku. Dobra. Idziemy teraz na ostatnią walkę, jeszcze tylko zobaczymy jak tak profilaktycznie padam. Ewentualnie mogę stąd zaraz uciec i kogoś zaatakować i będzie koniec odcinka, coś w tym stylu. Nie wiem, chcę to skończyć, obiad mi stygnie. No nie zabiję go, nie? No to co my będziemy tu się oszukiwali? Spróbujmy po prostu uciec. Gdzieś dołączę i zrobimy ostatnią walkę, żeby ten odcinek miał swój finał, żeby nie było, że coś wam pominąłem. Okej, okay, jest jakieś tam smocze iskry, spoko. Spoko, spoko. Ja stąd śmigam, byku. Takie zalety rycerza, że można uciekać. O Jezus! Co tu się dzieje? Się czuję jak na stadionie. Zapytam się tutaj ekipy, czy mają jakiś plan na ostatnią walkę. Może polecimy, nie wiem, jakiś tunel pająków czy coś, nie wiem, żeby coś zabić, cokolwiek, bo jakby to wygląda pokaźnie, jest 5 osób, nie, ale wyszycamy te 60 levele plus rys, który nic tak de facto nie robi, no i ciężko jest cokolwiek ubić. Veriton, nie wiem, który masz level, ale idę cię zabić. Dobra, mamy ostatnią osobę, 80 level, jak szybko go zabijemy, to będzie naprawdę cudownie, będzie ostatnia szybka walka, liczę na to fest. Prawdopodobnie on nie będzie się bił, tylko będzie uciekał, tak mi się wydaje, zobaczymy, 5 na 1. Ogólnie bardzo fajnie to wygląda, nie? 5 lolków atakuje gościa. Papa, Jezu, Fenix to jest taki agresor, nie? On jest strasznie agresywny. Dobra, dajemy ochronę i lecą meteoryty, 1100 mniej, chyba się uda.
To tylko musi trafić. Udało się, nie udało się. Żyjecie? Panowie, czyżcy umarli? Chyba, dobra, żyjecie. Okej, super. Wyszło, ja się z wami powoli żegnam, ale zobaczymy, czy nikt nas nie zaatakuje. Musimy jeszcze wrócić na szczęśliwie na białe. Nikt nie zaatakował. Dobra. O, co jest? Halo, co tu się stało? Kto ma low? Ktoś ma low. Dobra. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za uwagę w tym odcinku. To był naprawdę długi, ciekawy odcinek. Zaraz zrobimy sobie jeszcze losowanie na smoczy gnat i widzimy się za tydzień, ewentualnie za parę dni, bo tak teraz mogę was jeszcze poinformować, dostałem nominację od Morlina do brzydkiej 16 i jutro idę ją nagrywać, więc prawdopodobnie w weekend, jakoś w piątek może, 16 na moim kanale. Siema, siema, cześć, cześć. Nice. Losowanko, zapraszam po 2 godzinach montażu, ostatni krok. Get YouTube comments, 100 komentarzy, 168 komentarzy. Słuchajcie, losuję wygraną, szczęśliwą osobę, która wygra smoczek nad. I mogę w końcu iść coś zjeść i iść spać, bo jestem strasznie zmęczony. Start. Kto wygrał? Kto wygrał konkurs? Zobaczmy. Przypominam, w tym tygodniu do wygrania sfera. Luki, Nigla, Peta, Akuma, Mójnik, Natal, Riski, Rydz. Dobra, Riski, Rydz wygrał. Czy mi się wydaje, czy on w ogóle w tym odcinku wystąpił tak swoją drogą? Chyba kojarzę go, chyba go biliśmy dzisiaj nawet. Dobra, Risky Riz, wygrałeś smoczyk nad. Idę spać, dobranoc.